Lectio Divina. Medytacje nad Ewangelią w układzie roku liturgicznego z komentarzem. Ojciec Leonard Głowacki. Środa 4 tygodnia Wielkiego Postu. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział ojca czyniącego, albowiem to samo, co on czyni, podobnie i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co on sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże mu, abyście się dziwili. Albowiem jak ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak ojciec ma życie w sobie, tak również dał synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Pierwsze zdanie jest powtórzeniem zakończenia wczorajszego fragmentu opisującego uzdrowienie przy sadzawce Betesda w dniu szabatu. Wywołało to oburzenie starszyzny żydowskiej. Jezus odpowiada wywodem o sobie i swoim postępowaniu, a czyni to w formie uroczystej, więcej razy zaczynając od formuły zaprawdę, zaprawdę. Punktem wyjścia tej wielkiej, trudnej, a dla Żydów bulwersującej mowy Jezusa jest sprawa szabatu. Pismo Święte wyraźnie mówi, że Stwórca po dokonaniu dzieła stworzenia siódmego dnia odpoczął. Stąd świętość tego dnia i obowiązek powstrzymywania się od pracy. Rabini wymyślili dziesiątki przepisów, ustalili drobiazgowo, czego prawy Izraelita nie powinien czynić, żeby dobrze przeżyć szabat. Bardziej skoncentrowali się na zakazach czynności niż pouczeniach pozytywnych, jak w szabat oddawać Bogu cześć za Jego dzieło stworzenia i wyzwolenia z niewoli. Bóg stworzył świat i odpoczął. Ale przecież nie założył rąk bezczynnie. Utrzymuje świat w istnieniu, czyli ciągle pracuje. Wyjściem stało się rozróżnienie między pracą Boga a pracą człowieka. To pozwala zrozumieć reakcję Żydów na słowa Pana Jezusa. Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Uzdrowienia w szabat nie można traktować jako czynności zwykłego lekarza, człowieka. To działanie Syna Bożego, Boga.
W tym zdaniu zrozumieli albo wielkie wyznanie, kim jest, albo wielkie oszustwo udawania Boga. I już podjęli decyzję, aby go zabić za bluźnierstwo. Jednak Pan Jezus dalej prowadzi swój wykład. Nie tylko działa na mocy synostwa Bożego i jako Bóg, więc nie łamie szabatu, ale działa w jedności z Ojcem. Zawsze czyni to, co czyni Ojciec. Ojca i Syna łączy więź miłości, dlatego ukazuje mu swoje dzieła, a Syn niczego nie chce czynić niezależnie od Ojca, lecz wszystko w posłuszeństwie miłości. Tak dokonał już wielu cudów, uzdrowień, które zadziwiały, a dokona jeszcze większych. Można tu myśleć o wskrzeszeniu Łazarza, a także zmartwychwstaniu samego Jezusa. Faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie w dniu ostatecznym i czekali na to. A ten dzień zmartwychwstania łączyli z sądem nad życiem człowieka. W tym momencie Jezus zmienia perspektywę. Życie wieczne zaczyna się tutaj, na ziemi. Sąd dokonuje się poprzez osobistą decyzję człowieka. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi. Ojciec chce, aby wszyscy uznali Jego Syna i oddali Mu cześć. Przez to oddadzą cześć temu, który Go posłał. Kto przyjmuje posłanego i wierzy w Jego Ewangelię, słucha Go, ten ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. To oświadczenie musiało zdumiewać i pobudzać do refleksji. Pan Jezus w sposób niesłychany podkreślił znaczenie doczesności, obecnego życia, tutaj nieustannie dokonywanych wyborów. Sąd ostateczny nie będzie odkryciem czegoś nowego, lecz dopełnieniem tego, co dokonuje się tutaj. Głos Syna Człowieczego rozlegnie się nie tylko na końcu czasów, aby obudzić zmarłych. On rozlega się teraz, budzi martwych duchowo, niewierzących. I ci, którzy usłyszą, żyć będą. Tak Jezus sprawuje władzę wykonywania sądu, przekazaną mu przez Boga. Ponieważ jest Synem Człowieczym, może być widziany i słyszany. Przez cuda i znaki objawia Ojca. Chwała Ojca widnieje na Jego obliczu i w całym postępowaniu. Nie szuka siebie, swojej chwały. Wypełnia wolę Ojca, a nie swoją. Dlatego też Jego sąd jest sprawiedliwy. Jest objawieniem woli Ojca. Dziś, teraz i tu, dokonuje się zmartwychwstanie i życie przez pełnienie dobrych czynów, przez słuchanie Jezusa i więź z Nim. Święty Paweł napisał: teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Czyli tym mocniej brzmi wezwanie: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.